może to akcja radiowej Trójki i Gazety Wyborczej, ma zerwać ze stereotypowym wizerunkiem Polaka wiecznego malkontenta i zachęcić do bardziej optymistycznego spojrzenia na świat. Co konkretnie może orzeł? Proszę posłuchać i popatrzeć. Po południu nad Wrocławiem pojawiły się helikoptery. Na Plac Solny i rynek spadło 600 tysięcy optymistycznych ulotek, które przekonywały. Polaku, nie bądź ponury, rozwiń skrzydła, dziób do góry. Za zebranie największej ilości ulotek można było dostać nagrody. Nagrody mamy różne, fajne. Mamy różowe okulary, przez które można patrzeć na świat. Możesz nosić okulary. W czasie polowania na ulotki wrocławianie udowadniali, że Polak potrafi. Orzeł może. Co może? Orzeł może wszystko. Słuszność tych słów udowadnia nasza redakcyjna koleżanka Małgosia Orzeł, która potrafi wzbić się w powietrze i spaść bez szwanku. Od 10 lat moim hobby jest ten ekstremalny sport. Mam na swoim koncie 400 skoków, a największa wysokość, z jakiej skakałam, to 4,5 tysiąca metrów. Ale hasło kampanii nie wszystkich przekonuje. Wpajanie Polakom amerykańskiego optymizmu nie do końca odpowiada Tomaszowi Sikorze z Loży Szyderców Radia Wrocław, który w duchu swojej audycji komentuje dzisiejsze rozrzucanie ulotek. Jedyne co Polak może, to nie z entuzjazmem podejść do tego, że ktoś na śmieci ją teraz posprząta, tylko podejdzie do tego z taką radością, co za durnowaty pomysł. Tomasz Sikora przekonuje, że polskie marudzenie ma same dobre strony. Orzeł lubi załkać, orzeł lubi schylić głowę, orzeł lubi, jak mu te łzy lecą, tu po policzkach. To go rzeczywiście pozytywnie nakręca. Mamy to we krwi? Malkontenctwo? Tak. W próbkach krwi różnicy nie znajdziemy. Oponuje zapytany o ewentualne ślady malkontenctwa w polskich organizmach profesor Wojciech Witkiewicz. Ale skłonność do narzekania u Polaków rozpoznaje bezbłędnie. Na dowód pokazuje znaleziony w internecie obrazek z podpisem Smerf Maruda ma polskie korzenie. Jednak dyrektor szpitala wśród lekarzy i pacjentów stara się szerzyć optymizm. Pacjenci, którzy są pesymistami, którzy nie wierzą w to, że wyzdrowieją i tak dalej, rzeczywiście gorzej się ich leczy, wyniki są dużo gorsze. No i wychodzi na to, że od czasu do czasu warto jednak pobyć optymistą. Przyznam, że przy takiej pogodzie w długi majowy weekend trudno patrzeć na świat przez różowe okulary. Ale spróbuję. Wrocław, Anna Tuz.